Jak powstaje naród? Czy można zbadać wielki wir historii, by odszukać jeden kluczowy moment, w którym lud zjednoczony w tej samej wierze i ideałach staje razem i oznajmia światu: oto nasze miejsce. Nie pozwolimy się dłużej ignorować. W dziejach mego ludu, mrocznych elfów Twidany, był taki moment. Ale wydaje się, że prawda o naszym początku, o brutalnej i krwawej godzinie naszych narodzin, odpływa dziś w zapomnienie. Może wręcz jestem ostatnim, który jeszcze o tym pamięta. Choć i moje wspomnienia coraz bardziej blakną. Słudzy ciemności nie są odporni na jej moc. W tym świecie zawsze gdzieś kryje się mroczniejszy cień. Dość jednak wylewania łez. Będziemy powtarzać tę historię jeszcze raz i jeszcze raz, aż twe uszy wypełni szczęk oręża, oczy oślepi blask stali, a w sercu na wieki wyryją się nasze imiona. Był 650 rok siódmego smoka. Mój lud, niegdyś dumny, teraz pogrążał się w upadku i podziałach. Nasi kuzyni, z którymi kiedyś żyliśmy wspólnie w lasach Irolan, polowali na nas. Pod ziemią zaś toczyliśmy brutalną wojnę z krasnoludami. Po dziesięcioleciach krwawego konfliktu nasze schronienia leżały w ruinie, nasza kultura została zdeptana, a większość moich pobratymców padła trupem. Brakowało nam jedności, nadziei, a nawet domu. I to jest twój plan? Błaganie naszych kuzynów z Sylwanu o przebaczenie? Po prostu brak ci ducha. Nie jestem w stanie uwierzyć, że narodziliśmy się tego samego dnia z tej samej matki. A co niby według ciebie mamy zrobić? Sprzymierzyć się z władcą demonów? To może od razu wbije ci nóż w plecy. Sylsai, na noc ma lasy. On jest demonem. Ich moc przynajmniej jest prawdziwa. Pogódź się z tym, Menanie! Bezimienni wykpili się z naszego sojuszu! Gdzie byli, gdy wyrzynały nas krasnoludy? Zapomniałeś? Przypomnę ci! Siedzieli w swoich jaskiniach i w kałużach wypatrywali powodów do unikania walki! Tchórz zawsze zasłoni się frazesami o rozsądku! Jak śmiesz! Przybył książę Raelak, moi panowie. Patrz, jak nasz brat nas znieważa! Ledwo stoi! I pomyśleć, że kiedyś w moich zastępach przewodził blizną dusz. Co za wrak. Sylsai, Menan, czemu jest was czterech? Na malasse, moja głowa. Zbiera się triumvirat. Są sprawy do omówienia. Niewidzialna biblioteka... A ty ciągle z tą biblioteką, Sorshan. Została zabrana do Shiok i koniec. Wysłuchajcie mnie, proszę. Nasz lud jest podzielony. Wiedziemy żałosny żywot z dala od światła i uciekamy z jednego mrocznego miejsca w drugie, czekając, aż krasnoludy zerwą rozejm i dokończą przerwane dzieło. Jesteśmy niczym wędrowne plemiona orków. Musimy mieć ojczyznę. I chcesz ją zbudować wokół biblioteki bezimiennych? Ciekaw jestem, jak chcesz ją tu sprowadzić. Potrzebujemy jedynie łzy Aszy. Najczystszej ze wszystkich i wystarczająco potężnej, by wyrwać bibliotekę z Królestwa Chaosu. Pomogą nam w tym nasi sojusznicy, bezimienni. Kolejna wizja, co? Jakich grzybów nażarłeś się tym razem? Paradne! Jak niby mielibyśmy odszukać tę potężną łzę? Bezimienni mogą wyczytać miejsce jej położenia w prochach, ale nie w jakichś zwykłych. To muszą być prochy kogoś potężnego, kogoś, kto utkał wiele nici i zaplótł wiele węzłów na sieci przeznaczenia. Kogoś odważnego, jak matka. Jej prochy by się nadawały. Prochy Twidany. To naprawdę mogłoby się udać. Chwileczkę. Tak,
Aniołowie przechowują je w fortecy zwanej relikwiarzem. Eraela wskaże nam drogę. Malasa właśnie wyszeptała mi imię tej młodej anielicy. Dość tego! Tracimy czas na te twoje mrzonki. Muszę dbać o dobro klanu. Choć ciężko mi to przyznać, zgadzam się z Sylsajem. To brzmi jak bełkot głupca. Wybacz, bracie, ale odłamki nocy nie wesprą cię w tym zadaniu. Czemu nie widzą, że na szali leży przyszłość nas wszystkich? Widać cała nasza nadzieja w tobie, Raelagu. Choć wciąż nie chcesz tego przyznać, to najstarszy syn Tuidany nie umknie przed swoim losem. Więc Sorshan znalazł kogoś do swej szalonej misji. Właśnie za to cię lubię, Iris. Nawet gdy patrolujesz granice, cały czas jesteś na bieżąco z decyzjami triumviratu. Musisz mi kiedyś powiedzieć, jak ty to robisz. Naprawdę zamierzasz zerwać pieczęcie? Od 30 zim tylko mój oddział oglądał światło dnia. Jeśli otworzymy dla ciebie przejście, nie będzie można go już zamknąć od tak. Każda armia będzie mogła wyjść i wejść. Musimy zaryzykować. Na mocy mojego pochodzenia, zrób to. Przecież się go wyrzekłeś, Raelagu. Nie igraj ze mną. Co było, to było. Ale dobrze znów widzieć ten błysk w twoich oczach. Mam tylko nadzieję, że wiesz, co robisz. Znam twą słabość do Sorshana, ale on nie jest w pełni normalny. Może więc pójdziesz ze mną i będziesz głosem rozsądku? Przemyśl to. Nikt nie zna powierzchni lepiej od ciebie. Byłabym zaszczycona. Twoje oczy też będą potrzebowały czasu, by przywyknąć do blasku słońca. Przyda ci się dobry zwiadowca. Nie pozwolę, by nasz osamotniony książę zginął, goniąc za mrzonkami Sorshana. Nie będę ci towarzyszył ciałem, ale moje szepty zawsze będą blisko. Niech cień zasnuje twoje tropy. Zaraz, to on słyszy wszystko, o czym rozmawiamy? Och, to jakiś koszmar. Thank you.
Ciekawe. Mógłbym użyć tego ołtarza, aby przyzwać więcej czyhających. Muszę tylko jakoś rozbudzić jego moc.
światło! Odpoczywaj, książę. Ślepota minie w końcu. Cóż więc przegapiłem? Tarlat nie mógł się aż tak bardzo zmienić od naszego wygnania. To już nie jest Tarlat. Nasze dawne ziemie są teraz zwane Czarnym Lasem. Wygląda nieco inaczej, z wyjątkiem tej połowy, którą zagarnęły te ludzkie gnidy. To teraz terytorium cesarstwa. Ludzie nazywają Tarlat domem. Sylsai byłaby wściekła. Ty za to zawsze miałeś słabość do tej rasy, a przynajmniej do jej nadobniejszej połowy. Wiesz, że to nie tak. Poza tym ona już nie żyje. Okaż trochę szacunku. Iris, gdzie twoja kompania? Przydaliby się teraz doświadczeni zwiadowcy. Podzieliłam ich na trzy grupy i posłałam na zwiad. Spotkamy się, gdy skryje nas cień Malasy. I wtedy zasilą nasze szeregi.